Wodziska, z tej strony Wojciech, witam Was w trzecim odcinku z serii Budowanie składu. Przywitam Was dzisiaj składem opartym na Liero Eli. W formacji bardzo podobnej do tej, która była ostatnia. W zeszłym odcinku mieliśmy 3-5-2, w tym odcinku mamy 3-4-1-2. Zresztą możecie teraz zobaczyć. Tym razem nie wstawiłem Eli do składu, ale właśnie to teraz zrobię. Strzelił dla mnie dwie bardzo fajne bramki. Naprawdę znowu strzelił dla mnie chyba dwie albo trzy bramki i znowu te dwie bramki były w montażu. I naprawdę on jest zawodnikiem, którego będę używał często, mam nadzieję, w tej FIFA i myślę, że będę to robił, bo naprawdę ten koleś zasługuje na sporą uwagę i jest mega, mega, mega pro. No. Ta formacja jest generalnie praktycznie ta sama jak poprzednia, tylko że jest trochę bardziej ofensywna. W bramce mamy Davida De Gea lub Julia Cezara. Na początku grałem Julia Cezara, bo wspomniałem, że użyję Davida De Gea, bo nigdy jeszcze nie grałem. I generalnie jest bardzo dobry, ma bardzo dobry refleks, parady, wykopywanie ma naprawdę świetne. Tylko mówię, preferuję, żeby bramkarz miał lepsze ustawianie się, natomiast nie jest zły. Defensywa jest świetna, naprawdę. Na środku obrony mamy Davida Luiza, na lewej stronie mamy Felipe Santana i na prawej mamy Naldo. Pierwsza bramka, jaka w ogóle jest w montażu, jest po akcji tych trzech obrońców z różnego, którą kończy David Luiz i naprawdę jest taka fajna dosyć. Naldo jest najwyższy, ma niecałe 2 metry, a do tego jest dosyć szybki. David Luiz też ma chyba 89, jest bardzo szybki, bardzo overpower. Tak jak w zeszłej FIFA, bo jest chyba najlepszym nieświecącym obrońcą w grze. Także to jest masakra naprawdę, ta bramka co on do mnie strzeliła. Felipe Santana też jest mega wysoki, jest mega szybki, to po pierwsze. Po drugie właściwie, i po trzecie jego główki. Tam jest też taka bramka z główek i generalnie strzelił do mnie chyba 3 bramki, bo tam jedna się nie zapisała. Naldo też do mnie strzelił jedną fajną bramkę. Sorry za to, że mnie tutaj wyrzuciło, ale przyciąłem i tak no. Na prawej pomocy mamy Sydney'a, sama widzieć tam Farfana i Shaqiriego. Farfan niestety nie pasował mi do składu, a Sydney sam, no niestety, ale zdecydowanie jest dla mnie lekko rzecz mówiąc gówniany. Znaczy, generalnie nie czuję się tak szybki, jaki powinien być, nie jest taki dobry, nie polecam go zdecydowanie. Na środku pomocy mamy Gundogana i na drugiej stronie mamy Ramireza. Ramirez, z tego co wiem, jest chyba najdroższym zawodnikiem. Gundogan też kosztuje chyba 4000 i Gundogan jest bardzo dobry, ma bardzo dobrą siłę strzału generalnie. W obronie się za bardzo nie pokazuje, ale ma do tego 4 gwiazdki, zarówno trików, jak i słabszej nogi. A Ramirez ma 3 tego i 3 tego, natomiast sporo szybszy, dużo bardziej się angażuje w obronę, no jest dużo, dużo droższy, bo jest chyba najdroższy z całego składu, kosztuje około 22-24 tysięcy. Jako jeden z napastników jest S-Fine, drugim napastnikiem jest Arnautowicz. Tak, S-Fine jest, no dobra, zacznijmy od Arnautowicza. Arnautowicz jest wysoki, jest takim targetmanem, jest do tego dosyć szybki, ma kozackie woleje, zresztą kilka wolei naprawdę fajnych strzeliłem. Dobre wykończenie, generalnie bardzo pozytywnie, 4 gwiazdki. S-Fine jest bardzo szybki, jest takim Agbon Lahorem tej FIFA, przynajmniej tak mi się zdaje. Jest tak samo overpower. Jest bardzo, bardzo szybki, do tego ma świetny strzał, chyba 87 czy coś takiego siły strzału w grze. No i dokończając skład jest Lukas Podolski. I to jest zawodnik, który jest chyba najlepszy i tak sądzę, że jest najlepszy. Strzelił dla mnie w parę fajnych bramek, świetne, wolne. Jedną taką wrzutkę z wolnego zaliczył Donaldo, że nie mam pojęcia, jak ja to strzeliłem, bo to no po prostu nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. W tym tygodniu pokażę Wam ławkę. Na ławce jest po kolei Farfan. No on, jeśli grał dla mnie jeden mecz, ale jeśli go tu wstawię, no to ma 7 zgrania tylko, więc niestety. Musiałbym tam wstawić Huntelara na górę, ale to wtedy Podolski nie miałby pełnego zgrania i nie wiem, co z tym zrobić. Dalej mamy NBA. Pokażę Wam od razu całą ławkę wstawię i pokażę Wam, jak na początku ten skład miał wyglądać. Tutaj widzicie Shaqiri, Matip, Giroud oraz właśnie Julio Cesar. Tam na ławce widzicie, znaczy na rezerwach widzicie też kilku zawodników, których w paczce wyjąłem. No, zresztą zobaczycie to kiedyś tam. Mam nadzieję przynajmniej, że Wam to kiedyś pokażę. Tak, przyjąłem się tutaj troszkę tym Julio Cesarem. Znowu, no ale niestety jak to nagrywam, miałem słaby internet. I dobra, widzicie, jest po kolei wstawie, jest NBA. Tutaj był... Nie, tak to miałem zrobić. Za Ramireza jeszcze Gundogana. Matip miał być tutaj. Na prawą stronę Giroud. I na prawą pomoc
Shaqiri. Tylko że tutaj w tej pozycji również nie mieli pełnego zgrania i żeby w tej formacji mieli pełne zgranie, to Dżuru muszę zamienić na Hata, jak ktoś, nie wiem jak to się czyta, który siedzi na rezerwach, ale on jest beznadziejny, bo w tej formacji obrońcy muszą być szybcy, a on do szybkich nie należy, do tego już wolałem mieć mniej Niemców, bo nie była to wtedy fajna hybryda, a w ten sposób mi się wydaje, że jest dosyć sympatyczne, przynajmniej mi się podoba generalnie. Nie jest to jakaś mega, 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 ale jest fajne. Skład jest genialny, obrona jest genialna, pomoc, nie licząc sama, jest bardzo dobra, a atak to jest poezja. I mamy tu wszystko, mamy dobry strzał, cztery gwiazdki trików przynajmniej u Arnautowicza, u innych po trzy, ale Podolski, to co on ma za strzał, to jest po prostu masakra. Gwiazdy zespołu, jak widzieliście przed chwilą, był to Eliero Elia, Lukas Podolski, Arnautowicz, znaczy Eliero Elia był poprzednim i Felipe Santana był z tego tygodnia. Natomiast drużyną, znaczy gwiazdą tego zespołu jest Podolski, to wokół niego będzie kolejny skład. Dobra, ja kończę. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Hej. Just above the vest, below the hairline and above the neck. Thoughts get tangled, you look for angles while the pressure builds up inside your chest. No rest for the ones who are not complacent. Push aside all the other ones who hate it. Robot cynicism, nerves of steel, and that's how you separate yourself from the rest. Go. And analytics, the pie gets chopped up by the cynics. With the dumbed down trend, you can reach the masses. Get massive attention without the spinach. Talk shit on the machine when it behooves you. Make sure it's real easy to Google you. Open yourself up like a can of worms. Now your whole world's spinning like a hula hoop. Used to think that you were the last bastion of hope. Like a pastor thinking his last passage was dope. But then you figure out that the same guy with his hand out has also got the mask and the rope. And now you're fucked up cause the hope inside just left. And you feel like you've been exercised. You finally realize that the ghost inside was the one little thing keeping you in hiding. Go. Never get stalled. If you want it less, then you'll never have to say pardon. Rocking them Jordans, take flight, never look back. And I'll never have to ask who's all. And keep your flaws, and you can write the small print. Fuck a lease, you know why you bought it. Keep on roaring, heart of a lion. And you stay away from sirens while the rest get lured in. Try the hard bargain, never get stalled. If you want it less, then you'll never have to say pardon. Rocking them Jordans, take flight, never look back. And I'll never have to ask who's all. And keep your flaws, and you can write the small print. Fuck a lease. You know why you bought it. Keep on roaring, heart of a lion. And you stay away from sirens while the rest get lured in.